pierwszy dzień z tegorocznych Warsaw Summer Jazz Days wydaje się najbardziej atrakcyjny. Oczywiście po całym festiwalu dopiero okaże się, czy tak było rzeczywiście. Na początek wypchnięto najmłodszych. Pochodzący z Londynu Binker i Moses, dokładniej, Binker Golding i Moses Boyd, to ciekawy zestaw, saksofon i perkusja. Muzycy czerpią z najlepszych wzorów, saksofonista w sposób słyszalny inspiruje się Coltrane'em, zwłaszcza z jego fazy free jazzowej, ale nie tylko. Perkusista niebywale sprawny, jeden z tych, na których również przyjemnie popatrzeć, jak mu pałeczki same chodzą. Może nie wszystkie utwory były równie ciekawe, ale kilka z nich na pewno. Dobra rozgrzewka. Django Bates również wywodzi się z Wielkiej Brytanii. Ze swoimi współpracownikami, szwedzkim basistą Petterem Eltham i duńskim perkusistą Peterem Brunem, tworzą trio Django Bates Belovet i nagrali razem parę lat temu dla ECM płytę The Studio of Touch. Ich muzyka to nieustający strumień pozytywnej energii, co charakterystyczne, pianista gra cały czas, żaden muzyk nie jest wypuszczany na solówki, i radosnego, a zarazem erudycyjnego eklektyzmu, style zmieniają się jak w kalejdoskopie, ale każdy z nich podany jest w bardzo atrakcyjnej wersji. No i kolejny pianista, główny gwiazdor wieczoru, wielu znajomych mówiło, że przyszli przede wszystkim na niego, jedna nawet przyjechała z Gdańska, w listopadzie, jak powiedział artysta, doczeka się go w swoim mieście. Jair przyjechał tym razem z sekstetem, z którym w zeszłym roku nagrał, także dla ECM, płytę Far From Over. Chyba były częściowo inne utwory, ale, jak tamte, wyrafinowane, mądre i energetyczne zarazem. Trochę mi mało było samego VI-a, bo z dwoma saksofonami, kornetem, lub flugelhornem, basem i perkusją brzmi to jak orkiestra, zwłaszcza gdy pianista przechodzi na keyboarda. Ale bardzo to było wciągające, szczególnie zapadł mi w pamięć utwór rozwijający się i budujący napięcie z powtarzanych regularnie, ale ze zmianami akordów, momentami można byłoby się zastanawiać, czy to jeszcze jazz? Ale za chwilę już nie było wątpliwości. Ciąg dalszy, także pianistów, nastąpi.